ten, dokąd my właściwie idziemy, Tuk? Ja nie mogę, ty sklerozo jedna. Skup się! Idziemy do jaskini, która ma historyjkę obrazkową na ścianie. No jeny, przecież pamiętam. Nie musisz się wściekać. No, a jaką historię opowiada? O niedźwiedziu, który twierdził, że jasna nie jest sprawa. Niedźwiedziu. Znam ją jak... no, a ten... jak ona Słuchaj, się zaczynała? Słuchaj, Łosiu. Podczas ceremonii przyznawania totemów człowiek o imieniu Kinaj dostał totem niedźwiedzia. Szamanka powiedziała mu, że niedźwiedź to symbol miłości, ale jemu się to wcale nie spodobało, no bo wiesz, ten... bo chciał mieć totem łosia, tak? Tak. Nie ma tole. Chciał mieć totem tygrysa szablozębnego. Jeśli mnie pozwolisz, ja wyruszył z wioski całego. Na szczęście w samą porę pojawili się jego bracia. A ty byś przyszedł na ratunek? To ty musiałbyś ratować mnie, bo z nas dwóch tylko ja jestem smaczny. Jasne. Smaczny jak zgniła ryba chyba. Ej, ty, weź się uspokój. Niedźwiedzie lubią zgniłe ryby. Aha, fakt. Zapomniałem, no. Głupio wyszło. Tak no więc siak. Tak, najstarszy brat nagle odłamał się kawał. Teraz nerwy na wody, na brzegu rzeki. I dobra, jestem gotowy, ale ponowa historia. Z perspektywy niedźwiedzia wesoła, nie? O tak, fakt. To już koniec? Co? Nie, no skoro. Kinaj, zaginaj, postanowił, ale ponieważ to niedźwiedź był i jego duch śmietana, sprawił na ziemię istotę walki tego najstarszego brata. Mam nadzieję, żeby też chcecie ziemię, to może gdzie innym być brakami. Odbiło ci? Oddałbyś im nasze role? Nie, no skoro. No to narka. Do zobaczyska. Ty, a pamiętasz jak pierwszy raz spotkaliśmy tego miśka? I jak była ta wielka lawina? Ciekawe, dokąd kica ten królik. Wow! A! O! A! O! O, ale fajnie, zrób tak jeszcze raz. Jestem cały mokry. Co to za zapach? Zapach mokrego niedźwiedzia. Jestem Koda, a ty jak masz na imię? Kinaj. Kinaj? Nie widziałem cię tu wcześniej. Co porabiasz w tej okolicy? Bardzo śmieszne. Oprócz spadania do rzeki? Szukam miejsca, w którym światła wędrują po ziemi. Ej, znam to miejsce! To niedaleko potoku Pstrągów, a ja właśnie tam idę. Chcesz, to pójdziemy razem? Zgoda. Ale jak tylko tam dotrzemy, każdy idzie w swoją stronę, mały. Nie jestem żaden mały, tylko Koda. Koda! Dobra, mały. No to ruszajmy. Szkoda czasu. Ale będzie superowo. Wiem, że tak. Hej, Kinaj, chcesz to zaśpiewam? Nie! Widzisz ten plaster miodu? Zbieraj wszystkie, jakie znajdziesz po drodze. Dzięki nim poznamy wiele tajemnic. Hej, Kinaj. Pokonasz takie przeszkody, jak ten pień, jeśli naciśniesz klawisz kontrol. Albo prawy przycisk myszki. No, śmiało! Widzisz te krzaki? Jeśli chcesz przejść, musisz je porządnie trzepnąć łapą. Żeby to zrobić, naciśnij klawisz Enter albo lewy przycisk myszki. I droga wolna. O, te fioletowe kwiaty są strasznie gorzkie.
To jest szyszka magiczna. Pomoże ci wybrnąć z tarapatów, kiedy się natkniesz na myśliwego. Nie znoszę tych krzaczorów, Sol. Musimy bardzo uważać, żeby ich nie dotknąć. Wystarczy, że otrzesz się o taki krzak, a potem wszystko cię swędzi. Mówię ci. O, chyba właśnie wszedłeś w te krzaki. Na szczęście te żołędzie łagodzą swędzenie. Zawsze, kiedy wejdziesz w kłujący krzak... No, spróbuj! Co za pech! Znowu te kłujące krzaczory. Tym razem jest ich o wiele więcej. Chodź, znajdziemy Niestety. Inną drogę. Musimy iść tą drogą. No dobra, nie ma się nad czym zastanawiać. Teraz to naprawdę wszystko mnie swędzi. Ej, patrz, ile tu... Mama mówi, że na swędzenie ryb przebiegnij po nich, żeby je złapać. Dalej kinaj, bo nigdy nie przestanie nas swędzić. Mówię ci, kinaj, od tych krzaków swędzi cała skóra. A najgorzej, jak swędzą plecy, bo nie można się podrapać. Tak jak myślałem. Widzisz te stare drzewa? Można je łatwo powalić. A coś mi mówi, że to tutaj później się bardzo przyda. Wiesz? Byłem tu już kiedyś. Razem z Bakim wleźliśmy na to drzewo. Przesunąłbym ten kamień, ale coś mi się zdaje, że ty masz na to I co tam, Miśku? Proszę bardzo. Jeśli chcesz być silniejszy, rób to co ja. Jest dużo pstrągów. Wow, świetnie ci idzie. Jak na niedźwiedzia, to strasznie mało wiesz o niedźwiedzia. Żeby pokonać przeszkodę, musisz podbić w jej kierunku. Wtedy bez trudu przez nią przeskoczysz. To łatwe, spróbuj. Dzięki pstrągom mi się rosną. Nabierają sił i zmieniają się we wściekłe, futrzaste kule. Takie jak ja. Ale ekstra! Znaleźliśmy jedną z prastarych tajemnych jaskiń. Wiele o nich słyszałem. No nie wiem. Co Patrz, to jest to tam? To wyjątk. Chodź, Kinaj, musimy go obadać. Jeleń, moi drodzy, jest symbolem jedności przyjaciół w każdym wieku. Jelenie sprawiają wrażenie płochliwych, bo reagują na najdrobniejsze szmery. Jednak totem jelenia jest wyjątkowy, bo to zwierzęta mądre, bystre i zawsze bardzo uważne. Koda, jak się przedostaniemy na drugą stronę? Bez problemu. Mama pozwalała mi skakać na takich gałęziach, kiedy jasne. Szła na polowanie. Skakanie to moja specjalność. Zabawa. Pewnie mi no zaraz jasne. Powiesz, jak to się robi. Stań na końcu gałęzi i naciśnij klawisz kontrol. Albo prawy przycisk myszki. Bez trudu przeskoczysz na drugą stronę. Ej, to chyba nie takie trudne. Zaraz się przekonasz. Przyda ci się ta umiejętność, bo spotkasz na swojej drodze jeszcze wiele takich trampolinowych gałęzi. Ha!
piątym piorunem śmierci, czyli ze mną. Jej! Woohoo! Jeleń mój. Znaleźliśmy kolejną tajemną jaskinię. Specjalnością wiewiórki jest gromadzenie zapasów. Nie wzgardzi niczym, co może się później przydać, dlatego zbiera wszystko, co znajdzie na swej drodze. Gdybyście widzieli spiżarnię moich sąsiadów. Wiewiórki może czasem z przesadną ostrożnością podchodzą do tego, co nieznane, ale totem wiewiórki symbolizuje ciekawość świata i zachwyt nad jego cudami. Jesteś absolutnie pewien, że to dobra droga? Tak mi się wydaje. Aha, tak. A to co na takiego? Pewno. Co? To? To jeden z magicznych to? No chodź, na co czekasz? Zobaczymy, czy uda nam się tam dostać. O, moje ulubione pomarańczowe jagody. Musimy zjeść naprawdę dużo tych jagód, żeby potem móc skorzystać z totemu. O, pewnie chcesz, żebym ci pokazał, jak zbierać jagody. Naciśnij klawisz Enter albo lewy przycisk myszki. A potem wejdź na zerwane owoce. Musimy mieć pełne brzuchy pomarańczowych jagód. Żeby to, teraz ty, a później pójdziemy wypróbować. Pamiętaj, zawsze kiedy zobaczysz totem orła, najedz się pomarańczowych jagód. Z pustym brzuchem nie będziesz mógł go użyć. Kto pierwszy na szczycie góry? Ha! Jestem większy od ciebie. Nie masz żadnych szans. Ha! Tak się tylko zdaje. W zeszłym roku byłem najszybszy w biegu junior. Hej, chłopaki! Dacie nam znak do startu? Nie teraz, się trochę pościgać. Odpoczywam. Hej, ty mały, ja to zrobię. Rogacza. Do biegu? Gotowi? Jeszcze bardziej gotowi? Żartowałem. Start! Muszę chwilkę odsapnąć. Uwaga, nadchodzę! Juhu! Szybki jesteś, Ej, patrz! Kinaj. Kolejny totem. Ciekawe, do czego służy. To taka fajna rzecz, którą nazwałem Złoty Totem Niedźwiedzia. Dzięki niemu będziesz ryczał jak lew i przestraszysz każdego myśliwego. Wszystko Można jasne. Go użyć tylko wtedy, kiedy... Myśliwy na nas poluje! Wiesz co, Kinaj? To chyba właściwy moment, żeby wykorzystać ten totem. Ej, przestań bręcić. Dajemy nogę, nie? Jak nie, jak tak. Pryskamy. Raz, raz. Thank you.
Tutaj znaleźliśmy kolejną tajemną jaskinię. Specjalnością wiewiórki jest gromadzenie zapasów. Nie wzgardzi niczym, co może się... Jesteś absolutnie pewien, że to dobra droga? Tak mi się wydaje. Aha, tak. A to co na takiego? Pewno. Co? To? To jeden z magicznych... No chodź, na co czekasz? Zobaczymy, czy uda nam się tam dostać. O, moje ulubione pomarańczowe jagody. Musimy zjeść naprawdę dużo tych jagód, żeby potem móc skorzystać z totemu. O, pewnie chcesz, żebym ci pokazał, jak zbierać jagody. Naciśnij klawisz Enter albo lewy przycisk myszki. A potem wejdź na zerwane owoce. I musimy mieć pełne brzuchy pomarańczowych jagód. Żeby... No, teraz ty. A później pójdziemy wypróbować. Pamiętaj, zawsze kiedy zobaczysz totem orła, najedz się pomarańczowych jagód. Z pustym brzuchem nie będziesz mógł go użyć. Te pomarańczowe jagódki są naprawdę pyszne i kwaśne. Dzięki nim można napisać totem orła. Kto pierwszy na szczycie góry? Ha! Jestem większy od ciebie. Nie masz żadnych szans. Ha! Tak się tylko zdaje. W zeszłym roku byłem najszybszy w biegu junior. Hej, chłopaki! Dacie nam znak do startu? Chcę nie teraz, no! Uścigać. Odpoczywam. Hej, ty mały, ja to zrobię. Do biegu? Gotowi? Jeszcze bardziej gotowi? Żartowałem. Start! Może chwilkę odsapnąć. Uwaga, nadchodzę! Aha! Juhu! No nieźle! Szybki jesteś, Kinaj! Kolejny totem! Ciekawe, do czego służy. To taka fajna rzecz, którą nazwałem Złoty Totem Niedźwiedzia. Dzięki niemu będziesz rytał jak lew i przestraszysz każdego myśliwego. Wszystko można jasne. Go użyć tylko wtedy, kiedy myśliwy na nas poluje. Wiesz co, Kinaj? To chyba właściwy moment, żeby wykorzystać ten totem. Ej, przestań bredzić. Dajemy nogę, nie? Jak nie, jak tak. Pryskamy. Raz, raz. Żeby przestraszyć myśliwego, podejdź jak najbliżej i ryknij na niego. To go na pewno zniechęci. Wtedy będziesz mógł podejść jeszcze bliżej, ryknąć jeszcze raz, a wtedy przestraszy się nie na żarty. Jedziemy na sam dół i kto pierwszy, ten lepszy. Ale teraz dam ci kilka dobrych rad. Najpierw chciałbym wiedzieć, po co to bo całe zjeżdżanie. Bo to świetna zabawa. Posłuchaj, kiedy będziesz gotów do skoku, rozejrzyj się za niebieską plamą lodu i wybij się właśnie z niej. A jeśli wtedy, mi się nie uda? Wtedy, jeśli nie skoczysz, zaczniesz wytracać prędkość. A przecież nie o to chodzi. Z tego samego powodu musisz omijać kamienie i konary. Kamienie i konary? A jeśli chcesz być naprawdę bardzo, bardzo szybki, to rozglądaj się za totemami orek. Kiedy tylko znajdziesz jeden z nich, naciśnij klawisz Enter, więc tak, muszę omijać kamienie i konary, to jasne. A jeśli chcę zjeżdżać naprawdę szybko, właśnie. Mam zbierać... Wiesz co? To będzie niezła jazda.
Nie pożałujesz. Możemy zaczynać? To do startu, gotowi i hop! Patrz, to ten łoś. Fajnie, i Bóg we mnie, tak? Przyjemnie, co? Dobrze! Jesteś szybki, ale nie za bardzo. Myślałem, że masz większą sprawę. Nie chciało mi się wysilać, ale następnym razem no jasne. Zobaczysz. Kiedy mamutom wyrosną skrzydła. No dobra, tylko żartowałem. Ja cię kręcę. Zaraz byś sobie skasował poroże. Zaraz byś sobie skasował ten noł. A czemu niby miałbym zjeżdżać z dywanu? Bo chciałbyś dołapać płatków. Ja te. Ty, ale dlaczego nie gadamy? Wiesz, chyba miałeś. No jasne, zgubiłem wątek, przepraszam. Znam to miejsce, dlatego trzeba stąpać naprawdę ostrożnie. Słod spalenizny też nie jest przyjemny. Zwłaszcza kiedy ty czypiesz, a ty masz przetrącony ogon. A ty koślawe kulasz. A ty wielki nohal. No wiesz, tym razem przesadziłeś. Dobrze, przepraszam. Ciekawe, czy ten myśliwy jeszcze. Mam nadzieję, że nie. Niesympatyczny z niego typek. Na pewno wszystko się wyjaśni. Może w następnym ale tu gorąco. Ostrożnie, Koda! Ty też uważaj. Jeden fałszywy krok i nie chcę mieć chrupiących pazurów, ani usmażonych poduszek, ani upieczonych łap, ani grylowanych palców. Dobrze, już dobrze, będę uważał. Przez to twoje gadanie zdenerwowałem się i zrobiłem się głodny. Te pomarańczowe jagódki są naprawdę pyszne i kwaśne. Dzięki nim można napełnić mocą totem orła. Ciekawe, jakie właściwości mają te jagody. Poza tym, że są pyszne. U,
ogniem. Lepiej tam nie wpadli. Tym razem puszczę cię przodem. Drachu, weź amulet i postraw. Mama mnie tego nauczy. O, niebieskie jagody! Powinieneś je zebrać, żeby napełnić moc do temu kruka. Hej, widzisz? Tam jest święty kamień duchu. Myślisz, że nam się przyda? Uwielbiam żołędzie. Bierzemy je. O! Ostrożnie z ogniem! Lepiej tam nie wpadli! Ja! Patrz ile żołędzi! Bierz je, a będziesz taki silny jak ja! Znaleźliśmy kolejną tajemną jaskinię. Totem mamuta to symbol siły, odwagi i niezłomności. Mamut nie lubi zmian i nie robi niczego w pośpiechu. Najlepiej czuje się w grupie, bo bardzo lubi towarzystwo. Teraz coś o mnie. Od czasu do czasu potrzebuję odrobiny ciszy i spokoju. Mam nadzieję, że rozumiecie. Widzisz te żołędzie? Uwielbiam żołędzie! Bierzemy je!
Widzisz? Tam jest święty kamień duchów. Myślisz, że nam się... a będziesz taki silny jak ja i pokonasz myśliwego. Słyszałeś to? Nie. A co miałem słyszeć? Mam dziwne uczucie, że ktoś nas obserwuje. Nie gadaj, aż mnie ciarki przeszły. Zbierajmy się stąd. Co robicie? A wam co do tego? Właśnie. Chcieliśmy sobie normalnie pogadać, ale cały czas ktoś nas przedrzeźnia. A to strasznie przeszkadza w wabieniu świeżego mięska. Wabieniu czego? No, samic.
wiecie, laseczek, panienek, owieczek. Gdybyśmy mieli jakieś kwiatki, nie musielibyśmy być tacy czarujący, bo owieczki i tak leciałyby na nas stadami. Wiecie, taki owczy pęd. Właśnie. Ale jak zaczniemy szukać kwiatków, możemy się upaprać albo coś. No i wtedy całe zaloty na nic. Dobrze to ująłeś. No to... co robimy? Czekaj, czekaj. Już wiem. Poprosimy miśki. Ekstra pomysł. Słuchajcie, jeśli przyniesiecie mi kwiatek, to przepuścimy was przez dolinę, która się tutaj mianowicie rozpościera. Mają przynieść kwiatek tobie? Fajnie, a co ze mną? Chcesz mi podprowadzić owieczkę? Tak? No i co ty na to? Przecież muszą tu gdzieś rosnąć jakieś kwiatki. Dobra, nie ma sprawy. No to git, do roboty. Nie ma na co czekać. Owieczki nie robią się młodsze. Wiesz co? Kiedy byłem tu ostatnio, widziałem jakieś kwiatki, niedaleko stąd. Wygląda jak kwiatek, który mieliśmy znaleźć.
Wow! Juhu! Ja! Patrz, ile żołędzi! Zbierz je, a będziesz taki silny jak ja! I pokonasz myśliwego! Ha! Hej, mamy już kwiatek dla baranów podrywa! Teraz musimy wykombinować, jak do nich wrócić. Bierz się za te pomarańczowe jagody, Kinaj. Wiem, co mówię. Jeszcze będziesz mi dziękował. Wiesz co? Trzeba obadać Łoś. Ten totem. To zwierzę o ciekawej osobowości, które nie lubi w życiu komplikacji. Nie jest może tak silny jak inne zwierzęta, ale za to szczery, uczciwy i wierny przyjaciel. A poza tym ma wspaniałe poczucie humoru. Prawdę mówiąc, łoś śmieje się nawet z najgłupszych dowcipów. Widzisz te żołędzie? Uwielbiam żołędzie! Bierzemy je! Joho! 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 Yoho! 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 No chłopaki, przynieśliśmy wam kwiaty. Teraz nas przepuśćcie. Dzięki, miśki. Teraz możecie przejść. Chodź, stary. Idziemy poszukać owieczek. Kinaj, to jeden z tych super przyspieszających totemów wilka. Dzięki niemu będziesz skakał naprawdę daleko. Pokonasz największe rozpadliny i przepaści. Ja! To święty... Ja! Patrz, ile żołędzi. Bierz je, a będziesz taki silny jak ja. I pokonasz myśliwego. Totem tygrysa szablozębnego. Wiedziałem, że myśliwi unikają tych gryzów szablozębnych. Dlatego taki totem na pewno ci się przyda. Na twoim miejscu bym go wziął. Oh,
Co robisz? Rysuję sobie. Jakaś taka pusta. Udał ci się ten. Przecież to łoś. Według mnie tyś wygląda raczej nigdy na... Nigdy nie doceniałeś mojej sztuki. To jest w porządku. No weź przestań, dobra? Łoś. Inni docenią wielką... Jeszcze... No jasne. No więc Denachi niezły nie numer, ma co? No coś dobra, ty. Nie wystarczy, że ciągle... Jasne. I był we mnie, tak? Martwię się o ciebie tak samo jak... Zgadza się. Zdaje się, że niedźwiedzi mi długo nie gada. Tak, bo pływają w nim psy. Wobec tego nie może się nazywać. Jak już tam będziecie, wcinacie tylko... Koda, jesteś pewien, że ta droga prowadzi nad potok Pstrągów? Co? No jasne! Znam ten las jak kangur własną kieszeń. Chodźmy! Łoś. Uwielbiam łapać motyle! Pomarańczowe jagody są najlepsze. Smakują tak pomarańczowo. Aha, i powinieneś je jeść, żeby napełnić moc pomarańczowego totemu. Fajna miejscóweczka, no nie? Kurczę, lepiej tam nie podchodź. Dobrze ci radzę, wiesz? Dzięki za ostrzeżenie. Hej, patrz, idą te miśki. Normalnie wyglądacie, jakbyście się zgubili. Dokąd to? Kina i ja idziemy nad potok Pstrągów. Tam będzie czekała na mnie mama, a ja opowiem przyjaciołom najwspanialszą historię. Serio? Czy to przypadkiem nie będzie historia o legendarnym, magicznym, złotym Pstrągu? Co to jest ten złoty Pstrąg? Katoka jest kataka, jemka, nika, ca. Miałeś nikomu nie mówić. Rozumiem, mamy nie mówić, że dzięki złotemu Pstrągowi zyskają pewne super, hiper umiejętności, które pomogą im przechytrzyć myśliwego? A nie o tym, że Pstrąg da im dodatkową siłę i zdrowie, jeśli zdarzy się, że staną oko w oko z myśliwym. Przez ciebie się wygadałem, teraz będą chcieli go znaleźć. No dobra, Łosiu, gdzie mamy tego czegoś szukać? Czego? Kiedy ja nic nie wiem o żadnej rybie, teraz się odczepią. Nie wygłupiajcie się, gdzie jest ten złoty Pstrąg? Dobra, dobra, tylko nie tym tomem. Idźcie tamtędy. Chciał powiedzieć zgadza tędy. Się. Tędy. Wielkie dzięki. Ten misiek to normalnie jakiś geniusz. Jak on się domyślił tego wszystkiego Pstrągu? Jest. I weź się w końcu zamknij, dobra? Jak chcesz. Mówię ci, Kinę. Od tych krzaków swędzi cała skóra. A najgorzej, jak swędzą plecy. Bo nie można rogi się do podrapać. Niczego nie służą. Są dla ozdoby. Jagody i Pstrągi to wszystko, czego potrzeba misiowi do szczęścia. Przesunąłbym ten kamulec, ale coś mi się zdaje, że ty masz na to ochotę. Proszę bardzo. Bierz się za te pomarańczowe jagody, Kinaj. Wiem, co mówię. Jeszcze będziesz mi dziękował. Ej, patrz, totem! Widzisz, Kinaj? To właśnie legendarny totem orła. Tak go sobie wyobrażam. Niezłe, co? Nie złapiesz mnie, jestem szybki jak błyskawica. Ej, ta chmura ma kształt... mamuta.
Mam straszną ochotę na niebieskie jagody. Dobrze, że są w zasięgu łapy, no nie? Nie bój się, Kim. Jeśli tylko pojawi się myśliwy, schowaj się za mnie. Chcę się przechwalać, ale zwinny jestem jak nie wiem co. Hej, widzisz? Tam jest święty kamień duchu. Myślisz, że nam się przyda? Widzisz te żołędzie? Uwielbiam żołędzie. Bierzemy je! Powiedz, kiedy się zmęczysz, bo ja nigdy się nie męczę. Pamiętaj, że stare drzewa, takie jak to, można łatwo powalić. Wystarczy porządnie pchnąć. No, spróbuj!
Mama zawsze mówiła, żeby uważać na taką wodę. Jeśli do niej wpadniesz, może być źle. Nie bądź się. Jeśli tylko pojawi się myśliwy, schowaj się w damy. Każdy myśliwy, który z nami zabrze, będzie miał do czynienia z wirującym pazurem śmierci, czyli demon. Wow, świetnie ci idzie. Hej, Kinaj, patrz ile tu pstrągów. Zakładź, że złowię więcej niż ty. Akurat. No co jest? Boisz się przekonać, że mały znaczy szybszy? Zaraz zobaczymy. Nigdy mnie nie pokonasz. Nie zapominaj, że kiedy skupię moc, to zmieniam się we wściekłą, futrzastą kulę. Spokojnie. Po prostu chciałem być uprzejmy. Zmierzmy się jeszcze raz. Do startu, gotowi, hop! Jestem w słabszej formie, bo zaszkodziły mi jagody. Znaleźliśmy kolejną tajemną jaskinię. Wydry lubią być w ciągłym ruchu. Mówię wam, te małe trzpioty wiecznie dokądś pędzą. Tak, mądra wydra kocha swoją rodzinę, troszczy się i dba o innych. Zawsze skore do zabawy wydry uwielbiają psoty i przez to czasem wpadają w tarapaty. Całe szczęście w pływaniu mało kto potrafi im dorównać. Nie bój się, Kim. Jeśli tylko pojawi się myśliwi, schowaj się za mnie. Juhu, ale fajnie! Wuhuu! Wtedy mógłbym zrywać jagody, które rosną wysoko. Ho!
Kinaj, to fajna zabawa! Wiesz, że powaliłbym każde drzewo gołymi łapami, gdybym miał gołe łapy. Niebieskie jagody są najpyszniejsze, a w dodatku napełniają moc niebieskiego totemu. Każdy myśliwy, który z nami zadrze, będzie miał do czynienia z wirującym pazurem śmierci. Czy nie bój się, Kin? Jeśli tylko pojawi się myśliwy, schowaj się za mnie. Hej, Kinaj, dam ci jeszcze jedną szansę pokonania. Może się czegoś ode mnie nauczysz? Dobra, dobra. Za dużo gadasz. Do startu, gotowi, hop! To nie fair. Jestem w słabszej formie, bo zaszkodziły mi jagody. Jestem taki szybki, że sam za sobą nie nadążę. Kinaj, znaleźliśmy kolejną tajemną jaskinię. Bóbr jest zawsze zapracowany, lubi ład i porządek. Nie ma czasu. Naprawdę mówiąc, bóbr tak bardzo zapamiętuje się w pracy, że trzeba mu przypominać, że zasłużył na chwilę relaksu. Ha!
Dalej kinaj, to fajna zabawa. Jest to ten. Ruth i Tuk nie wmyślali. Te łosie mnie skołowały. Do czego w końcu przydaje się ten totem? Totem złotego pstrąga. Doda ci sił i wzmocni zdrowie, kiedy będziesz musiał stoczyć walk. Nie gadaj. Serio? Serio. Zrobi z ciebie prawdziwego twardziela. I to mi się podoba. Hej, Koda! Kim jest twój towarzysz? To mój starszy brat, Kinaj. Przyszedł ze mną nad potok pstrągów, aż od taki wielkiego lodowca. O, dobrze mieć starszego brata. Cieszę się, że dotarliście bezpiecznie do potoku. A co wy tu właściwie robicie? Ja wam powiem tak. Organizujemy podwodny wyścig w dół rzeki, w trakcie którego trzeba złowić jak najwięcej pstrągów. To najfajniejsza zabawa, jaką znam. Więc no wiesz, nie jest w sumie mógłbym spróbować. Domyślałem się, że się skusisz. Ale zanim wystartujemy, muszę ci wyjaśnić kilka spraw. Muszę omijać konary i kamienie, bo przy każdym zderzeniu wytracam szybkość. Słuchałeś uważnie. Poza tym, miej oko na bąbelki powietrza i obserwuj wskaźnik powietrza. Kiedy zacznie ci brakować tchu, kiedy w zeszłym roku nurkowałem w potoku pstrągów, wytrzymałem pod wodą 21 sekund, a może 31? Teraz uważaj. Na mój znak wskakujesz do wody i starasz się złapać jak najwięcej pstrągów. Zbierz siły, bo walka o zwycięstwo będzie zacięta. A, jeszcze coś! No? Życzę szczęścia. Szczęście to przyda się tobie. Ja mam talent. Do startu? Gotowi? Hop! Nie było tak źle. Ale żeby dotrzeć do mety, musisz zebrać jak najwięcej pęcherzyków powietrza. Jeśli zabraknie ci powietrza, spróbuj, będziesz musiał raz się wynurzyć. Wiem, i stracisz że dasz radę. Dzięki, stary. Następny wyścig na pewno wygram. Do startu. Dalej, Kinaj. Musisz wygrać. Gotowi? Nie bój się, braciszku. Będzie dobrze. Hop!
Nie było tak źle. Ale żeby dotrzeć do mety, musisz zebrać jak najwięcej pęcherzyków powietrza. Jeśli zabraknie ci powietrza, będziesz musiał się wynurzyć i stracisz czas. Spróbuj jeszcze raz, Kinaj. Wiem, że dasz radę. Dzięki, stary. Następny wyścig na pewno wygram. Koniec końców, Kinaj dotarł do wielkiej góry, ale i tu niespodzianka. Nie wiedział, że na szczycie góry czeka na niego Denar. Jejku, to się chłopak dziwi, no nie? No, chyba że tak. Nagle, dokładnie w chwili, kiedy jeden z braci zjawił się też duch mamy małego Kody. Ona nie jest w krainie duchów Matole, tylko w Kanadzie. No dobra, no ten... co było dalej? Dopiero kiedy Kinaj znowu przybrał ludzką postać, Denahi zrozumiał, co się właściwie stało. Denahi na pewno się zdziwił, że jego brat był niedźwiedziem, a ja za to Koda bardzo posmutnił. Biedny mały Koda. Stracił przybranego starszego brata. Z powrotem zmienił go w niedźwiedzia. Jakie to wzruszające. Niesamowicie. A potem wszyscy... Miodzio, co? Miodzio. Lubię szczęśliwe zakończenia. Ja też. Jedyna rzecz, która przebije coś takiego, to fura pysznego jęczmienia. Na dokładkę bursztynowa pszenica, a na deser szyszki chmielowe. Thank you.